Żyjemy w świecie rosnącej specjalizacji. Dotyczy to coraz większej liczby dziedzin, dlatego tęsknimy do postaci wielowymiarowych, które ogarniały wiele dziedzin. Niewątpliwie należał do nich Jan Hetman Tarnowski, mąż stanu, obieży świat, Europejczyk, znawca sztuki, żołnierz, architekt i dyplomata. Do wędrówki jego śladami zapraszamy w miejscu, gdzie się urodził. Stąd prowadziła droga do zdobycia tytułu rycerza Grobu Chrystusowego, buławy hetmańskiej, opinii znawcy, twórcy literatury, człowieka renesansu, rozmiłowanego w życiowych przyjemnościach. Urodził się jako prawnuk najbardziej znanego polskiego rycerza Zawiszy Czarnego. Zgodnie z wolą ojca miał jednak zostać księdzem. Wysłano go na dwór kardynała Fryderyka Jagiellończyka, gdzie rozmiłowany w starożytnych autorach postanowił poświęcić się służbie rycerskiej. Wojował na Kresach, dosłużył się najwyższych godności w państwie, by dopełnić wykształcenie podjął podróż po świecie. Odwiedził Bliski Wschód, Ziemię Świętą oraz zachodnią Europę. Dzięki wojennym dokonaniom, głównie zniszczeniu armii mołdawskiej, jeszcze za życia stał się legendą. Dbał o swoje państwo. Tarnowskie rozwijał rolnictwo, handel i rzemiosło. Fundował szkoły, wspomagał pisarzy i artystów. W wewnętrznej polityce długo był rojalistą i sprzeciwiał się wzrostowi przywilejów szlacheckich. By lepiej poznać tę postać, zapraszamy na górę Świętego Marcina. To wzgórze wznoszące się na zachód od miasta z ruinami zamku, w którym się urodził. Stamtąd rozciąga się jakże piękny widok na cały Tarnów. Jan Amor Tarnowski urodził się w tutejszym zamku w 1488 roku. Ojciec był kasztelanem krakowskim, dlatego synowi nadano przydomek Krakowczyk. Matką była Barbara Zrożnowa, wnuczka rycerza Zawiszy Czarnego. Z powodu słabego zdrowia Jan przeznaczony był do stanu duchownego, trafił więc pod opiekę księdza Macieja Drzewieckiego, głównego sekretarza Kancelarii Królewskiej. Tam przyszły hetman poznawał sprawy publiczne, dyplomację i politykę. Drzewiecki rozpoznał zainteresowania chłopca i zasugerował matce, aby przeznaczyła go do służby publicznej. Już jako 13-latek wziął udział w sejmie w Piotrkowie. W 1515 Jan Tarnowski uczestniczył w zjeździe Jagiellonów z Habsburgami w Wiedniu. Co warto podkreślić, mimo wysokiego urodzenia był jednak pomijany w nominacjach na dworskie urzędy. Postanowił więc wziąć swój los we własne ręce i zaczął od wyjazdu za granicę. W 1518 roku udał się w podróż do Ziemi Świętej, po drodze wstąpiwszy do Rzymu, gdzie został przyjęty przez papieża Leona X. W Palestynie, mimo wcześniejszego nie najlepszego zdrowia, musiał dokonywać znacznych czynów. Awansowany został bowiem na rycerza Grobu Chrystusowego. W podróży Tarnowski pisał dziennik, który jest jednym z najstarszych polskich diariuszy pielgrzymki do Ziemi Świętej. W drodze powrotnej odwiedził Egipt i Aleksandrię, udał się też do Hiszpanii, a stamtąd do Portugalii, gdzie miał uczestniczyć w wojnie króla Emanuela Szczęśliwego przeciwko Maurom. Później odwiedził inne europejskie dwory królewskie, Francji, Anglii, Niemiec czy Czech. W Brukseli był u cesarza Karola V, od którego otrzymał listy polecające do polskiego króla. Pozwoliło mu to wrócić do kraju już w glorii pewnej sławy i w zupełnie innej sytuacji niż opuszczał ojczyznę. Zatem początek kariery hetman zawdzięczał sobie, a nie urodzeniu. Niebawem zaczął zdobywać kolejne urzędy, od mało znaczącej kasztelanii wojnickiej po wysoką godność kasztelana krakowskiego. Tarnowski był znakomitym rycerzem i żołnierzem. Zadebiutował w tej roli podczas wyprawy orszańskiej w 1508 roku. Choć miał 20 lat, już dowodził zaciężną chorągwią jazdy. W rok później uczestniczył w zwycięstwie pod Chocimiem. W 1512 roku mężnie stawał w bitwie z Tatarami pod Łopuszem i Wiśniowcem. Pozwoliło mu to w roku 1514 przy zwycięstwie pod Orszą i pobiciu wojsk moskiewskich dowodzić chówcem jazdy. Była to bardzo ważna batalia. Proszę pamiętać, że bitwa pod Orszą, batalia 1514 roku z jakże ważną rolą wyeksponowanego tamżeż mostu. No spójrzmy prawdzie w oczy, ile razy w naszych dziejach most decydował o przebiegu batalii. I tu, kiedy wprowadzilibyśmy hasło bitwy grunwaldzkiej i zrodziłoby się pytanie, gdzie tam wielkiej rzeki szukać, no tak, ale w genezie Grunwaldu jest przeprawa przez silną pod względem nurtu Wisłę mostem, który sprawiony został. Orsza również batalią bez mostu triumfem nie zakończyłaby się. Jego sława żołnierska rosła w siłę i w 1527 roku Tarnowski został wojewodą ruskim oraz otrzymał od króla Zygmunta I Starego godność hetmana wielkiego koronnego. Król Zygmunt Stary, tak samo jak jego syn Zygmunt August, nie byli panami wojennymi, jak to wtedy się mówiło. Po prostu trzeba było sobie znaleźć dobrego następcę, czy zastępcę podczas działań wojennych, chociaż wodzem naczelnym pozostał, jak wiemy, król. I cała sztuka polegała na tym, żeby znaleźć odpowiedniego człowieka na to stanowisko. Sądzę, że lepszego w tym czasie, czyli w 1527 roku, kiedy Jan Tarnowski dostał nominację na hetmana wielkiego koronnego, nie było.
był to właśnie nie kto inny, jak Tarnowski. Spełniał się po pierwsze jako wódz i po drugie jako znakomity, wręcz genialny organizator armii i teoretyk sztuki wojskowej. Końcem 1530 roku Wołochowie najechali wschodnie rubieże kraju. Latem następnego roku podjęto wyprawę wojenną, którą poprowadził właśnie hetman Tarnowski. Rozgromił Wołochów w bitwie pod Gwoźdźcem i pod Obertynem, zyskując opinię znakomitego dowódcy. Szczególnie podczas tej drugiej potyczki można było podziwiać militarny kunszt Tarnowskiego. Hetman tak jakby grał w szachy. Przewidywał działania nieprzyjaciela, a to jest podstawowa sztuka w dowodzeniu, co nieprzyjaciel zrobi i on to zaplanował. Hetman był teoretykiem i praktykiem sztuki wojennej. Propagował tak zwaną naukę kładzenia obozu. Jest to bardzo istotne, dlatego że szyk, jakim się posługiwał choćby w bitwie pod Obertynem, wzorowany zresztą na husytach, zaskoczył przeciwnika Piotra Raresza. Teoretycy wojskowości zwracają także uwagę, że hetman wiele wniósł do Teatru Wojennego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przyczynił się do pierwszych sukcesów Jagiellonów, doszło tam do pewnej recepcji wynalazków minerskich zachodnich. Europejskich. Wojska moskiewskie były zaskoczone użycie min, podkopów, co spowodowało szybkie zdobycie tak Starodoba, jak i Homla. 4 lata po bitwie obertyńskiej hetman, dowodząc wojskami polsko-litewskimi, powtórzył swój sukces militarny. Tym razem w wojnie przeciw Moskwie, zdobywając w 1535 Homel i Starodub. Dzięki tym wyprawom zyskał sławę niezwyciężonego wodza. W roku zwycięskiej bitwy Tarnowski został wojewodą krakowskim, a później kasztelanem krakowskim. Był to urząd pod względem znaczenia porównywalny z dzisiejszym premierem. W latach 40. był stronnikiem Zygmunta Augusta i stanął zdecydowanie w obronie władzy królewskiej w związku z kontrowersyjnym małżeństwem króla z Barbarą Radziwiłłówną. Nie odmawiając mu zatem wielu talentów, trzeba powiedzieć, że Tarnowski był marnym politykiem. Był to rok 1544. Habsburgowie byli wtedy w opałach. Groziła wielka wyprawa turecka na Węgry. I żeby jak gdyby odciążyć swoje państwo, gdyby doszło do tej wyprawy tureckiej, chcieli sprowokować wojnę Turcji z Rzeczpospolitą. I hetman dał się na to namówić. Wysłał nawet starostę włodzimierskiego, Fedora Sanguszkę, pod Oczaków, czyli na terytorium tureckie, i do tego doszło, żeby sprowokować wojnę z Turcją. Król absolutnie o tym nic nie wiedział, więc graniczyło to już ze zdradą stanu. Tarnowski nie bez przyczyny był określany jako wybitny wódz epoki i wiemy, że łudził się, że zostanie tym wodzem połączonych wojsk sprzymierzonych chrześcijańskiej Europy przeciwko Turcji. Wiemy, że z tych planów nie wyszło wiele, w zasadzie nic nie wyszło, natomiast jednak Tarnowski był rozpatrywany jako ten potencjalny dowódca chrześcijańskiej Europy przeciwko armii tureckiej Sulejmana. W końcu nasz bohater odsunięty został od tronu przez wpływowego Mikołaja Czarnego Radziwiłła. Przeszedł wtedy do opozycji. Jan Tarnowski był także autorem dzieła Concilium Rationis Bellice, czyli Rada Sprawy Wojennej, które stało się wykładnią współczesnej polskiej techniki wojskowej. Na książce tej wychowywały się kolejne generacje dowódców wojskowych Rzeczpospolitej. Co jest ciekawe, do dzisiaj na wszystkich zajęciach ze studentami omawiamy właśnie ten regulamin jako pewien wzorzec do późniejszych regulaminów, które opierały się w zasadzie na ustaleniach szczególnie Tarnowskiego względem kładzenia obozu, podległości na wszystkich szczeblach dowodzenia. Oprócz praw i obowiązków poszczególnych żołnierzy, Tarnowski dokładnie zdefiniował także system wojskowych kar. Tarnowski szafuje tutaj karami bez umiaru na tak zwanym gardle, ale to wynikało chyba z jego obserwacji dotyczących choćby buntów szlacheckich i zachowania szlachty, choćby w osławionym obozie gliniańskim, kiedy dochodzi do rokoszu wobec Zygmunta Starego. I stąd między innymi taka ostrość prawa wojskowego, gdzie za najdrobniejsze przewiny, podniesienie ręki na rotmistrza przez żołnierza, bądź było to ucięcie dłoni, bądź w innych wypadkach kara śmierci. Obok działalności publicznej jako hetmana i polityka, Jan Tarnowski rozwinął szeroko swój mecenat kulturalny. Z zamiłowania był bowiem bibliofilem i na Tarnowskim Zamku stworzył dużą bibliotekę. Zgromadził w niej m.in. obok starych kodeksów rękopiśmiennych i dzieł literackich, także książki naukowe z różnych dziedzin. Z pasją oddawał się ich lekturze.
Dowodem na zamiłowanie hetmana do ksiąg mogą być liczne dedykacje autorów ofiarujących swoje dzieła możnemu protektorowi. Największy polski poeta Jan Kochanowski w elegii po śmierci hetmana napisał: Sprawiedliwość i prawdę jako żyw miłował i nieprzyjacielowi wiarę rad zachował. W przyjaźni raz zaczętej zawsze trwał statecznie. Na to każdy, nie myśląc, mógł ukazać bezpiecznie. Tarnowski chętnie otaczał się wybitnymi osobistościami kultury polskiej doby renesansu. Prócz Kochanowskiego gościł u siebie m.in. Stanisława Orzechowskiego, Klemensa Janickiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Łukasza Górnickiego, Marcina Kromera, Hiszpana Piotra Ruiz de Moros, zwanego Roizjuszem i wielu innych. To z tytułu jego chwały, że nie było to zamawianie poszczególnych dzieł służących jego chwale czy wygodzie, ale było to właśnie sprawowanie trwałej opieki nad poszczególnymi artystami, którzy często wychowywali się tutaj, więc nawet może nie od razu rokowali nadzieje na wielkich artystów, jak na przykład Jan Kochanowski, który być może był jego sekretarzem, ale on tych ludzi dostrzegał i później tymi ludźmi się opiekował. Tarnowski miał na zamku małą galerię. W jednej z komnat zgromadził muzeum, czyli liczne dzieła sztuk plastycznych. Prawdopodobnie tak można przypuszczać, że te płaskorzeźby, które pokazują jego triumfy na pomniku nagrobnym, prawdopodobnie ich albo pierwowzory, albo one same były na zamku umieszczone, bo inwentarz mówi o komnacie z kamiennymi obrazami. Z czasów hetmana pozostało niewiele pamiątek. Prócz szyszaka, czyli ozdobnego hełmu, który znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego, są artefakty archeologiczne, jak fragmenty naczyń z herbem Leliwa. Prezentowaną przez wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzeja Szpunara buławę hetmańską, wykonaną na potrzeby inscenizacji historycznych, trzeba było już rekonstruować. Hetman był jednym z najbardziej znanych Polaków ówczesnej Europy, a jego biografia jako jedynego naszego rodaka obok króla Zygmunta Starego umieszczona została w dziele Joviusa, wydanym w Bazylei, a poświęconym osobom znanym i zasłużonym. Kasztelan Tarnowski był właścicielem jednego z największych majątków ziemskich w kraju. Posiadał 10 miast i ponad 120 wsi. Jego dobra, określane mianem państwa Tarnowskiego, znajdowały się w województwie krakowskim, sandomierskim i ruskim, a poza granicami kraju posiadał dobra raudnickie w Czechach. W 1540 roku Tarnowski lokował nowe miasto, Tarnopol, które uczynił strażnicą Podola i Rusi Czerwonej. Jarosław i Przeworsk zawdzięczają hetmanowi swój rozwój i dobrobyt oraz warowność. Oprócz arsenału na Górze Marcina, rzadki przykład budowli obronnej, której budowę rozpoczął w połowie XVI wieku Jan Amor Tarnowski, znajduje się w Rożnowie. Beluard miał być częścią jednej z pierwszych w Polsce warowni o nowożytnej fortyfikacji obronnej. Obiekt, którego grubość ścian dochodzi do 3 metrów, zbudowany jest z ciosanego kamienia. Na narożnikach umieszczono ozdoby kamienne. Jest to rzeźba mężczyzny z głową Turka oraz rzeźba tarczy herbowej Tarnowskich Leliwa. Beluard łączy się murem z budynkiem bramnym, również będącym pozostałością po dawnej twierdzy. W XVI wieku w budynku odlewano armaty. Najwięcej jednak uczynił dla rodzinnego gniazda, czyli Tarnowa. Wystarał się o nowe przywileje dla miejscowych cechów rzemieślniczych oraz o potwierdzenie już posiadanych. Dbał również o prawidłowe rządzenie miastem. W tym celu wydał w latach 1554-60 szereg przepisów regulujących życie miejskie. Instrukcje te dotyczyły administracji, bezpieczeństwa, wyżywienia, zabudowy, obronności, a nawet higieny. Ufortyfikował miasto i dał mieszczanom przywilej na zabudowę terenów leżących przy drodze do zamku. Za jego czasów rozwijało się budownictwo, co uczyniło z Tarnowa jeden z pierwszych ośrodków architektury renesansowej w kraju. Cechów było 100. 100 różnego rodzaju rzemiosł ze swoimi produktami i usługami działało na terenie Tarnowa. A więc Tarnowski jak gdyby pozwalał na rozwój gospodarczy. Nie krępował tego rozwoju gospodarczego, a to już jest wielka sztuka przy zarządzaniu miasta, nawet będąc jego właścicielem. Zadbał także o nauczanie i wykształcenie młodzieży i to nie tylko z rodów szlacheckich, których dzieci przyjmował chętnie na swoim dworze, lecz również mieszczańskich. Pod patronatem Uniwersytetu Krakowskiego stworzył akademiole. Dodajmy, że humanistyczna postawa hetmana wyrażała się także w odniesieniu do poddanych, o których mówił, że kiedy chłop wypełni swoją powinność i czynsz zapłaci, trzeba w nim widzieć jeno sąsiada. Jan Tarnowski kochał życie i kobiety, był trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Barbara Stęczyna, córka Mikołaja wojewody ruskiego. Z nią miał 2 synów, Jana Aleksandra, zmarłego w niemowlęctwie, i Jana Amora, który poświęcił się stanowi duchownemu.
Był proboszczem krakowskim, proboszczem kolegiaty tarnowskiej i sekretarzem królewskim. Z drugą żoną, Beatą Odrową-Żółwną, hetman rozwiódł się krótko po ślubie. Zofia Szydłowiecka, herbu Odrową-Żółw, była trzecią żoną Tarnowskiego. Mieli kilkoro dzieci, pomarły w niemowlęctwie. Przeżyło tylko dwoje: córka Zofia, poślubiona przez księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, marszałka ziemi wołyńskiej i wojewodę kijowskiego, oraz syn Jan Krzysztof, sekretarz królewski, kasztelan wojnicki, starosta sandomierski, wielka nadzieja ojca i jedyny spadkobierca oraz dziedzic rodowej fortuny. Dożywszy sędziwego wieku 73 lat, zmarł Jan Tarnowski 16 maja 1561 roku w swoim ulubionym dworze w Wiewiórce pod Dębicą. Pochowano go w sierpniu w kolegiacie tarnowskiej. Śmierć jego wywarła ogromne wrażenie. Posłuchajmy, co napisał o tym Stanisław Orzechowski. Na odgłos śmierci Jana Tarnowskiego wszędzie w Polsce, także na Litwie i w Rusi, pełno żałości i smutku było. W niektórych mieściskach, a zwłaszcza w Przemyślu, burmistrz zakazał tańców i biesiad wesołych dnia onego, którego ta smutna nowina do Przemyśla przyszła była. Nie każdemu wodzowi dane jest posiadać talent do wodzenia, posiadać talent pisarski, mając na myśli myśl teoretyczną, wojskową, przekazywaną następnym i doczekać się następców.